Witam wszystkich, słuchajcie, dawno nic nie nagrywałem, ale chciałbym wam podziękować, bo obejrzeliście 135 tysięcy razy mój filmik, jak zrobić z rozbitego tabletu Raspberry Pi. A w zasadzie, jak zrobić Raspberry Pi z rozbitego tabletu. Super, fajnie, ale się zastanawiam, czy tak naprawdę rozwaliście tyle tabletów. No jak rozwaliście, no to trudno. Może wam się udało, może nie. Było dużo pytań do mnie, co z jakim tabletem zrobić. No ze wszystkimi niestety nie pomogę. Na wszystkich się nie znam. Sam te informacje też znalazłem kiedyś w internecie. Resztę zrobiłem tak jak umiałem. No jakoś to wyszło. No ale fajnie, fajnie, że coś tam próbujecie robić ze swoich rozwalonych rzeczy. Ja oczywiście nie używam tego tak zwanego Raspberry Pi'a, bo wolałem kupić po prostu nowki sztuki, które mają fajniejsze dojście, support i soft i w ogóle. Więc no, leży u mnie na pamiątkę. Ale dzisiaj chciałbym wam pokazać mini drona, mini quadcopter Tiny 6. Fajne jest to w nim przede wszystkim, że jest w pudełku. Bo jak wiemy, z pudełka możemy sobie go wyciągnąć, polatać, popatrzeć, możemy baterie sobie powyciągać, możemy powyciągać sobie obudowy zmienne, różowe, możemy śmigła sobie powyciągać, popatrzeć, polatać, możemy poładować baterie, mamy otwieraczkę do śmigieł, mamy instrukcję, drugą instrukcję, jak to wszystko już zrobimy, przeczytamy instrukcję, to możemy coś znowu polatać, a potem wszystko wrzucić do pudełka. I tak jak widzicie, wszystko idealnie pasuje, jest ok. I takiego dronika mini odkładamy sobie na później. I właśnie to jest fajne, to jest najfajniejsze w tym dronie, że ma pudełko. Świetny pomysł moim zdaniem. Inne drony nie mają pudełek. No i to jest duży minus przede wszystkim. No dobra, ale wracając do samego drona. Tiny 6. Bezszczotkowy quadcopter z kamerką. Z odbiornikiem zmiennym. Tutaj mam pod Eversky. Przede wszystkim wyróżnia go to, że jest kontrolowany przez software Betaflight. Bardzo łatwo go można wgrać przez to złącze micro USB. Posiada dobry procesor F3, żyroskop i akcelerometr. Dzięki temu i softowi, który nim kontroluje, tak fajnie lata. Jest naprawdę super. Tak naprawdę nie trzeba nic robić po wyjęciu z pudełka, oprócz tego, że zbindować go z aparaturą. I jeżeli ktoś posiada, albo w przyszłości, dokupuje sobie takie okularki Fatshark, albo inne kubełkowe, tańsze, jakie tam już chce. Dokupuję sobie aparaturę, jeżeli nie kupił sobie takiego modelu z dedykowaną mini aparaturą. I po prostu sobie lata. Przede wszystkim ten dronik jest po to, żeby latać sobie w pomieszczeniach, gdzie nie wieje. Tak jak, czyli w mieszkaniu. No i można sobie ćwiczyć, latać, uczyć się. Bardzo fajna opcja. Lepiej kupić sobie coś takiego za 250 zł niż na przykład może takiego maluszka. Nie ma sensu trochę wydawać kasy na jakieś pierdołki, bo potem i tak trzeba kupić coś nowego. Można sobie kupić coś takiego, taką 130, ale może lepiej nie w zasadzie, jak ktoś się uczy. Można sobie zakupić coś większego, 250 racingową, ale do domu się nie nadaje i straty w zasadzie dla początkujących są tak duże, że czasami nie dają rady i kończą z tym całym hobby. No więc podsumowując, mini, fajny dronek z kamerą. Można sterować nim. Znaczy sterować, patrzeć przez gogle i sterować im aparaturą. Pokażę, jak się nim lata, bo mogę tutaj polatać. Nie będzie drugu? Będzie chyba. Nie będzie, dobra.
Nie ma dymku, jest ok, nie ma pożaru, gaśnica chyba gdzieś tu była. Uzbrojenie. No i tak sobie można polatać w domu, w biurze. I jest fajnie. Jakby ktoś nie widział, gogli parować nie trzeba z takim kopterkiem mini, bo on po prostu wysyła sygnał wideo, a okulary je odbierają. Trzeba ustawić sobie tylko odpowiedni kanał. I tak naprawdę tyle. Tyle. Mini, fajny, mały dronik, którym polatasz, poćwiczysz sobie w domu. Można kupić akurat w tym przypadku na Banggoodzie za 250. Razem oczywiście z pudełkiem, bo to jest najważniejsze. Jakby nie było pudełka, to żona by mi nie pozwoliła tego kupić, bo wszystko musi być w pudełkach. Ja polecam. I co, czekajcie na mój kolejny filmik, bo chyba mam jakieś droniki do rozdania niedługo, chyba jeden, jak dobrze pójdzie, chociaż nie chcę obiecywać, bo ostatnio też ktoś coś obiecywał i nie przyszło. No ale tyle, no zapraszam na moje filmiki, hej, cześć!